raz, dwa, trzy po angielsku, czyli one, two, three. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Jeździ po całej Polsce. Mam swój program, jak można powiedzieć, przeciwpożarowy, w którym ja przekazuję dzieciom o bezpieczeństwie rzeczy, ale nie technicznie. Nie stoję tak na baczności, wyliczam ile liczb, ile procentach, ile to. Wręcz ja mam rysunki myszy, a te myszy są w niebezpieczeństwie i tańczymy, bawimy się, śpiewamy, żeby dzieci tam skojarzyły, o co chodzi, a nie to, żeby jakieś stanąć tak na pół baczności i wyliczyć, ile osób zginęło w zeszłym roku, to dla dorosłych to by było. W ramach spotkań z Kevinem Aistonem w dniu dzisiejszym w Lubartowie odbyło się m.in. spotkanie z Europejczykiem w ramach realizacji projektu edukacji europejskiej w przedszkolu numer 5. Kevin wystąpił tutaj w roli Europejczyka jako przedstawiciel Wielkiej Brytanii, innej narodowości, i wspólnie z dziećmi bawił się, wspólnie z dziećmi śpiewał piosenki polskie, piosenki angielskie, grał w golfa, brał udział w różnych konkursach, dzieci losowały pytania dotyczące Wielkiej Brytanii, Anglii, Kevin je czytał, dzieci miały możliwość wykazania się swoją wiedzą, odpowiadając na te pytania. Wszyscy się świetnie bawili, Kevin opowiadał im o sobie, o swoim kraju i później na zakończenie wszyscy wspólnie wypili tak zwaną brytyjską herbatkę, angielską herbatkę. Bo nie tylko strażakiem jestem teraz, ale też jestem kucharzem. Wiecie co to jest pieróg ruski? Jak o, będą na obiad, tak? No tak, będą na obiad. Pierogi ruskie. Ja ugotowałem na statku największego pieroga ruskiego na świecie, a pobiłem rekord Guinnessa. Wiecie co to jest księga Guinness? No to ja zrobiłem. Jest w internecie, możesz zobaczyć. Ale takiego pieroga, słuchajcie. Ja taki miał, jak ja to zjadłem. Od mojej własnej córki Chelsea. Ona tak, tato, zgadnij, jaki jest mój ulubiony kolor. To jest moja córka, więc ja wiem, ja mówię, zielony. Nie, nie tylko. No, pomarańczowy. Nie, nie tylko. No, czerwony. Bo kiedyś to lubiła. Nie? I trudniejszy kolor jest. O wiele trudniejsze. Ja, no nie wiem, jakie. Ona przezroczyste. A ja tak, właśnie. Ale też było to, że powiedziałam kiedyś na spotkaniu z dziećmi, że wiecie, że ja nie jestem Polakiem. Urodziłem się w Wielkiej Brytanii. A mały chłopiec, i we 4 lata miał, podniósł rękę tak, a proszę pana, a ja się urodziłem w szpitalu. Tak. Albo czy mogę mieć zdjęcie z panem? No powiem tak. A ma pan aparat? Więc takie rzeczy robię, ale zobacz, dzięki temu, że znam drugi język, a wy uczycie się języka angielskiego, tak? No, co może wy pojedziecie kiedyś do Anglii i ugotujecie jeszcze większego pieroga ruskiego. Bardzo mi się podobało, jak pan grał w golfa. Ale dzieci są fajne, naprawdę fajne. Robią taki, jakbyśmy powiedzieli, taki błąd czeski w głowie, który akurat od dziecka to jest tak piękny, brzmi tak ładnie, że wspomina się to przez wiele, wiele lat. Naprawdę fajne.